producent mebli tapicerowanych Meblex, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Zachodniej 6-10, zatrudni tapicerów, szwaczki i klejarzy oraz osoby do przyuczenia zawodu. Telefon 663 880 237. 663 880 237. Złoto i srebro na pierwszą komunię. Specjalna oferta dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych. W sklepie Jubiler Monika złoto i srebro o 30% taniej. Przyjdź i skorzystaj z wiosennej promocji. Jubiler Monika w galerii Kalisz Carrefour, Kalisz ulica Poznańska. Jestem Wesoły Romek, zbuduję z tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Kup dach firmy Robben za 12 tysięcy złotych. Otrzymasz myjkę Kärcher za złoty 23. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Nowy salon meblowy w Kaliszu już otwarty. Goldmap. Meble z fantazją. Meble kuchenne, pokojowe, łazienkowe, biurowe, szafy wnękowe i garderoby. Na wymiar niestandardowe. W najdrobniejszych szczegółach dopasowane do wymagań klientów. Dbamy o jakość, nietuzinkowe detale, solidne wykonanie. Przyjdź i przekonaj się sam. Bezpłatnie doradzimy Ci w aranżacji całego wnętrza. Przygotujemy projekt i wizualizację 3D. W maju i czerwcu cały asortyment tańszy o wartość podatku VAT. Goldmap. Kalisz, Aleja Wojska Polskiego 138. Nasza ekspozycja znajduje się również na giełdzie samochodowej w każdą niedzielę. Niedawno Unia Europejska obchodziła 60 lat swojego istnienia. W całej Europie obchodzimy setną rocznicę zakończenia I wojny światowej, a w Polsce stulecie odzyskania niepodległości. Dla nas, Wielkopolan, szczególnie ważna jest setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W obliczu tak ważnych dat powinniśmy być wdzięczni, że już kolejne pokolenie żyje w pokoju. Różnorodność w jedności to siła Unii Europejskiej. Dbajmy o jedność wspólnoty, to gwarancja dobrej przyszłości następnych pokoleń. Mamy piątek, 22 czerwca. Agnieszka Giesz, witam. Pora na magazyn miejski. Na początek skrót najistotniejszych informacji. Silny wiatr, deszcz i burza. Letnie załamanie pogody nie spowodowało większych strat w regionie. Zamiast kwiatka dla nauczycieli, pomoc dla chorego chłopca. Już nie chodzi konkretnie o kwotę, jaka zostanie przekazana, ale o taką solidarność, tak? Dobrze wiedzieć, że w nieszczęściu jest jeszcze ktoś, kto wspiera, że nie są sami. Sprawcy gwałtu zbiorowego skazani. Wymierzą mu karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Będziemy składać odwołanie od tego wyroku. Dwanaście interwencji Straży Pożarnej to bilans wczorajszej burzy, która przeszła po południu nad powiatem kaliskim. Ratownicy wyjeżdżali głównie do powalonych drzew i złamanych konarów. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Do jednego z poważniejszych zdarzeń doszło przed godziną 19 w miejscowości Sobiesęki w gminie Brzeziny. Na drodze wojewódzkiej numer 449 samochód dostawczy najechał na przewrócone drzewo, które leżało na jezdni. Na szczęście kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń. W akcji brali udział strażacy z Brzezin, Błaszek i Kalisza. W sumie do usuwania skutków nawałnicy byli wzywani 12 razy. W 10 przypadkach były to powalone na jezdnie drzewa lub konary oraz zerwane linie energetyczne. W Chojnie i Krzyżówkach drzewa przewróciły się na budynki. W Kaliszu jedyna interwencja przeprowadzona została na ulicy Gala Anonima i dotyczyła niebezpiecznie pochylonego drzewa. W wyniku burzy w powiecie kaliskim i Kaliszu nikt nie ucierpiał. Dziś dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli ważny dzień, uroczyste zakończenie roku szkolnego. I choć lekcji na ten dzień się nie planuje, to w szkole na Kaliskim Majkowie można powiedzieć, że taka się odbyła.
To wyjątkowa lekcja, bo ucząca wrażliwości na drugiego człowieka. Dyrekcja placówki już od kilku lat realizuje akcję Przekaz zamiast kwiatka. Polega ona na tym, że szkoła apeluje do rodziców, by zamiast pieniędzy na kwiatki i drobne upominki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, czy tak jak dziś z okazji zakończenia roku szkolnego, wydać je na szczytny cel – wsparcie dla cierpiących na poważne choroby dzieci. Jesteśmy szkołą Jana Pawła i wartości, które propagujemy, to są właśnie to, aby pomagać, widzieć w drugim drugiego człowieka, aby wspierać i robić wiele dla innych. Na dany rok szkolny wyznaczony jest konkretny podopieczny Fundacji Bread of Life. W tym roku jest to 4-letni Szymon, u którego stwierdzono wady układu pokarmowego, układu moczowo-płciowego oraz lewej nerki. Zachęcam wszystkich jeszcze raz, podejmijmy takie akcje, pomóżmy Szymkowi, który ma 4 lata, przeszedł wiele operacji i potrzebuje naszej pomocy, naszego wsparcia. Myślę, że również ważne jest to, że rodzice w tej trudnej sytuacji, ciężkiej, mają również takie poczucie, że nie zostali sami. Rodzice uczniów pomysł bardzo chwalą. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że dzieciaczki też są za tym. My jako rodzice jak najbardziej to wspieramy. No te kwiaty, no nauczyciele dosyć często otrzymują jakieś tam prezenty od dzieci, laurki, a na to zakończenie roku faktycznie taka zdrowa idea, myślę, że ma sens. W tych czasach jest tak bardzo egoistyczny czas, bardzo egoistyczni ludzie, więc musimy wpajać w dzieciom to, żeby pomagać innym, przekazywać dobro. Oczywiście, tak jak tu też Patrycja mówiła, laurka, uśmiech, nawet drobny kwiatek, ale siejmy to dobro. Skromne kwiaty jako dowód wdzięczności uczniów i rodziców dla nauczycieli i tak się dziś w Dwójce pojawiały. Cała społeczność szkoły jednak wie, że buduje się nowa, charytatywna tradycja. Może zainspirują się nimi inne kaliskie szkoły? Galowy strój i uśmiech to były dzisiaj znaki rozpoznawcze uczniów. 10 miesięcy nauki za nimi. Jak oceniacie? Fajnie jest w szkole po tej pierwszej klasie? Tak, bardzo. Tak, bardzo fajnie. I co jest fajnego w szkole? Fajnego jest w szkole to, że możemy się czasami bawić z koleżankami i zbieramy naukę. I też się uczymy różnych rzeczy, poznajemy nowe literki. Jak wam po tej pierwszej klasie idzie w tej nauce? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Macie dobre oceny? Jesteście zadowolone? Tak, tak jesteśmy. I z czego najlepsze te oceny są? Z matematyki, z polskiego, z czytania. No, z czytania, z polskiego. Z plastyki też czasami. A co było takiego trudnego w tej szkole? Testy. Tak, testy. Trochę jest stres, to już nie jest przedszkole, nie? Nie, to nie jest już przedszkole. Jak wrażenia po tym roku nauki? Dobre. Jesteście zadowoleni ze szkoły? Tak. Co było takiego najfajniejszego tutaj, najfajniejsze momenty? Zbijak. Granie w zbijaka? I granie w piłkę nożną. A które momenty czy chwile były takie trudne, stresujące? Były stresujące, gdybyśmy na wieży zegarowej. Na wycieczce, tak? Tak. A sprawdziany klasówki? Nie było aż takie trudne. Jakie oceny macie po tym roku? Ja same szóstki, ale nie wiem co inni. Z czego masz najlepsze wyniki? Z polskiego. Z matematyki, polskiego i wszystkiego. Z wszystkiego. Z czym było trudno? Takie trudne momenty w tym roku? Czasami z matematyki, no czasami połowa tego. Ci, którzy sumiennie pracowali, dziś odbierali z rąk dyrekcji i wychowawcy nagrody i wyróżnienia. Bez względu na wyniki, dla każdego ucznia dziś nastaje nowa rzeczywistość – wakacje. Jakie plany masz na wakacje? Pływać w jeziorze i pływać na motorówce. Najpierw jadę do Wrocławia, a potem z Wrocławia do Pragi. A ja jadę do Energy Langi na morze. Dobrze się bawić? Umawiać się z kolegami. Jeździć do kuzyna. Gdzieś będziecie wyjeżdżać na wakacje?
nad morze i do Zakopanego. Ja będę wylatywał do Hiszpanii. Nad morze i w góry. Najpierw pojedziemy nad morze, potem do Poznania, a potem do Łodzi. Dziś wylatuję do Ameryki. Plany uczniowie mają zatem bardzo różnorodne, ale najważniejsze, by dla wszystkich wakacje były przede wszystkim bezpieczne. Winni, taki wyrok usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy byli oskarżeni o gwałt zbiorowy na 28-letniej mieszkance Ostrzeszowa. Oprawcy kobiety nie tylko pójdą do więzienia, ale muszą jeszcze jej wypłacić po 50 tysięcy złotych nawiązki. Każdy. Oskarżeni to Kamil P. i Janusz G. Pierwszy został skazany na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, drugi na 3 lata i 2 miesiące więzienia. Obaj odpowiadali za zdarzenie, do którego doszło we wrześniu ubiegłego roku w Ostrzeszowie. Oskarżonego Kamila P. w miejsce zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w okresie od 25 do 28 września 2017 roku w Ostrzeszowie, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, używając wobec Katarzyny przemocy polegające na stosowaniu siły fizycznej poprzez przytrzymywanie, przyciskanie własnym ciałem, kilkakrotnie doprowadził wymienioną do obcowania płciowego, wykorzystując bezradność Katarzyny wynikającą z upojenia alkoholowego. Prokurator dla Kamila P. zażądał 6 lat pozbawienia wolności, a dla jego kompana 5 lat. Niższy wyrok dla gwałcicieli to wynik niewielkiej zmiany w opisie czynu, którego dokonał sąd. Co do zasady, rodzaj czynu to i udział poszczególnych oskarżonych w tym zdarzeniu, to mniej więcej odpowiada temu, co prokuratura opisała w akcie oskarżenia. Natomiast sąd uznał, że za tego rodzaju czyny, jakich oskarżeni się dopuścili, należy wymierzyć im kary w tej wysokości, w jakiej wymierzył, i dlatego będziemy chcieli poznać motywy sądu co do tej kwestii i wówczas zadecydujemy, czy należy wywieźć apelację. Mężczyźni zostali też zobowiązani do wypłacenia Katarzynie Z po 50 tysięcy każdy nawiązki oraz pokrycia kosztów sądowych. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Jogi. Z tej okazji na całym świecie organizowane są plenerowe zajęcia, które mają zachęcić do jej praktykowania. Także Kalisz przyłącza się do przedsięwzięcia. Wspólne zajęcia w scenerii Parku Miejskiego odbędą się w tę niedzielę. Wystarczy wygodny strój i mata. Chcemy świętować Międzynarodowy Dzień Jogi i przygotowaliśmy w tym roku taką małą niespodziankę dla naszych rowerzystów i biegaczy, także bardzo serdecznie zapraszam. I będą jakieś małe niespodzianki też dla dzieci. Można skorzystać z takich sesji półgodzinnych, w każdą o całej godzinie. Będzie około 4 albo 5 sesji, zobaczymy, jeżeli będzie jeszcze zainteresowanie, to dołożymy jakąś sesję. Będzie sesja dla zdrowego kręgosłupa, sesja dla rowerzystów i biegaczy, sesja dla dzieci i będzie taka autorska joga i jeszcze będzie pranayama i joga relaksacyjna. Aż 90 ton rusztowań wokół budynku, blisko 38 tysięcy dachówek do wymiany, 2600 metrów kwadratowych powierzchni. Ruszyła wymiana i termomodernizacja dachu Starostwa Powiatowego w Kaliszu. Jest to ostatni, trzeci etap rozłożonego na kilka lat projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kaliskiego. Siedziba władz powiatu kaliskiego, dawny pałac gubernatorski, to jeden z okazalszych budynków w mieście, dlatego pozbawianie go dachu przyciąga wzrok przechodniów, a prace trwają pełną parą. Od kilku tygodni wokół gmachu stoją rusztowania, a od kilku dni zdejmowana jest stara, często pamiętająca XIX wiek dachówka. Obiekt, który jest za nami, zostanie poddany termomodernizacji w zakresie docieplenia dachu. Przy okazji docieplenia dachu zaplanowaliśmy jego remont kapitalny polegający na wymianie pokrycia dachówki o powierzchni 2600 m2, częściowej wymiany konstrukcji
wymiany obróbek blacharskich, remont kominów. Budynek jest zabytkowy, powstał w XVI wieku i wszystkie prace remontowe odbywają się pod okiem konserwatora zabytków. Docieplenie podpołaciowe dachu spowoduje możliwość zagospodarowania dotychczas nieużytkowanego poddasza urzędu. Na przykład będzie ono mogło być wykorzystane na cele archiwalno-magazynowe. Wcześniej w siedzibie władz powiatu kaliskiego wymieniono drzwi i zmieniono starą instalację grzewczą. Wymiana dachu to trzeci etap wielkiego projektu termomodernizacji realizowanego przez starostwo i gminy powiatu kaliskiego. Wszystko ruszyło w 2014 roku. Myślę, że po realizacji tego ostatniego etapu praktycznie trudno będzie znaleźć w powiecie kaliskim obiekt użyteczności publicznej, który nie byłby poddany termomodernizacji. Termomodernizacja to zmiana wyglądu budynku, ale też zmniejszenie kosztów ogrzewania i emisji smogu. Szacowana wartość robót to prawie 2 miliony złotych, w tym dotacja i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do termomodernizacji starostwa wyniosła 400 tysięcy złotych. 14 klubów uzyskało licencję na udział w rozgrywkach PGNiG Superligi w sezonie 2018-2019. W tym gronie znalazł się ubiegłoroczny Beniaminek Energa MKS Kalisz. Postępowanie licencyjne prowadzone przez komisarza ligi zakończyło się w środę. Z opublikowanego komunikatu wynika, że proces ten pomyślnie przeszło 14 klubów. Wszystkie z nich uczestniczyły w zmaganiach PGNiG Superligi w zeszłym sezonie. Skład rozgrywek niewiele więc się zmieni. Spośród ubiegłorocznych ekstraklasowiczów brakuje jedynie mebli Wójcik Elbląg i KPR-u Legionowo. Ta ostatnia ekipa ma jeszcze czas na odwołanie. Podobnie jak dwóch pierwszoligowców – Nielba Wągrowiec i SPR PWSZ Tarnów, które starają się o przyjęcie do elity. Dla Energii MKS będzie to drugi sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej. W poprzednim byli rewelacją ligi. Nie zdarzyło się bowiem wcześniej, aby Beniaminek zagrał w ćwierćfinale PGNiG Superligi, a tego właśnie wyczynu dokonali Kaliszanie. Z kim zmierzą się w nowym sezonie? Można to sprawdzić na portalu faktykaliskie.pl. Na koniec zaglądamy na portal faktykaliskie.pl do działu Fakty z regionu. Wartościowa biżuteria padła łupem mężczyzny, który remontując dom w Pleszewie okradł jego właścicieli. Okazało się, że 25-latek ma na sumieniu więcej podobnych przestępstw. Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Tą informacją kończymy piątkowe wydanie magazynu miejskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia. Wieczór pochmurny, momentami będzie się przejaśniać, termometry pokażą 16 stopni, na barometrach 999 hektopaskali. W nocy dużo chmur i zimno, zaledwie 11 stopni, sobota także pod znakiem chmur, w najcieplejszym momencie dnia 18 stopni Celsjusza, na barometrach 997 hektopaskali.